HSB. Prorok. Właśnie ta. Codziennie rano, otwierają swoje oczy. Nie wiedział tak naprawdę, czym go życie dziś zaskoczy. Miał on jakiś sen proroczy, że odczuwa sytuację. Przewiduje, rezygnuje, zbiera jakieś informacje. Szybkie realizacje, nielegalne konwersacje. Prorocze wizje, akcje, obcy ludzie i wakacje. Co to znaczy? Zaraz będziesz mordo wiedział, dziwna ta historia jest, lecz prawdziwa jest i szczera. To prorok, wizjoner, wiedział wszystko co się stanie, zaczynając już od tego, że zaleje mu mieszkanie. Szybkie nogi, sprawne dłonie, zatrzymały falę wody. Był zdziwiony, bo nigdy nie robi przy rurach ściekowych. Zakłada swoje buty, dziś się postanowił przejść. Zrezygnował z czterech kółek, bo czuł do auta niechęć. Co się później okazało, jakiś typek wystrzelony latał po parkingu z nożem i przebijał opony. Stojąc czomek obok szkoły, usłyszał tą informację. Dość poufny, wchłaniały się w niego wolno i dokładnie był zmieszany. Bo nie wiedział co się dzieje, po co mu są potrzebne nowości szeptane na przerwie. Mocno zdezorientowany postanowił zacząć działać. Szybkim krokiem między ludźmi się zaczynał zastanawiać. O co chodzi, co się dzieje, wczoraj było tu normalnie, a dzisiejszy dzień był dziwny, przerażający naprawdę. Kupił działkę sobie i siadł za starym sklepem. Z kieszeni wyjął jakąś zieloną małą tabletę. Wreszcie ciepły body stres zaczęły do niego docierać. Szybkie rozkminy, pomysły zaczynają się od teraz. Serce nagle szybciej bije, miliony myśli wokoło, krople potu na skroni. Chciał ten dzień zakończyć prorok, jakie ma prorocze wizje. Teraz on już nie wie sam, nagrzewa sobie szkło nabite jak łeb po wiebie. Płynął przez chwilę, wychillowany buchem, gdy nagle w coś uderzył i nagle wypadł za burtę. Halo proszę pana, co tutaj się dzieje? Podkomisarz Marek M, wstać, ręce za siebie. Chłopak tysiące myśli, wiedział co tu się wydarzy. Udając, że wiąże buty, strzelił długo wydygany. Płynął między blokami, nigdy nie miał z prawem liby. Takie są uroki miasta, psychajsy i narkotyki. Wrócił w końcu do domu, chciał odpocząć i zapomnieć o sytuacjach dziś przeżytych na swoim rejonie. Siada nagle, dzwonek dzwoni, cisza za ciemnymi drzwiami. Czuje dziwny przebieg zdarzeń, parter bartą coś w otali. Okazało się, że dając długo portfel, został sprawą. Dokumenty haj zostały zawinięte przez wandali. Doszedł na swoją miejscówkę do kliczki za garażami. Chminiąc co jeszcze go czeka za zamkniętymi drzwiami. Myśli, czuje, że musi coś zmienić, bo jego życie stało w miejscu. Czas glebę orzeźwić i wyprawić to co złe. Posadzić wszystko od nowa, aby jego każdy dzień zbierał pozytywne słowa. Doświadczenia swoje ma, jeden dzień wszystko pokazał. Obraz rzeczywistości chłopaka zmulonego brata. Teraz już po przemyśleniach postanowił wyjechać. A więc wakacje, czas start odmienionego człowieka. B. Przemyślenia o całych sprawach. Pamiętaj, że decyzja musi być dobrze wybrana. R. Rozwaga, ocena sytuacji. Ostrożność co do ludzi, dystansowanie relacji. O ominiętych datach nie zapominę. Kiedyś jakiś dzień może się do czegoś przydać. L. Jak rok, 365 dni. Tyle czasu do zmiany mam ja i masz ty. O szczęście człowiek musi walczyć codziennie. Przerwa może spowodować przepaść za zakrętem. K. Zakończenie tej drogi tytułem. Prorok przewidział, prorok to czuje. Historia życia na kartce wylana. Płynie pewnie obecnie w twoich membranach. Nakład nieważny, ważna jest prawda. Szczera, oddana i oryginalna. Ja jestem tylko narratorem. Dziwna ta historia jest, lecz prawdziwa jest i szczera. Ja jestem tylko narratorem. O co chodzi, co się dzieje? Ja jestem tylko narratorem. Obraz rzeczywistości. R. O. K. Zakończenie.